Szpiegul.pl. Cześć! Dziś krótko o systemie wczesnego ostrzegania. Większość odcinków cyklu CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu, za nami. Omówiliśmy najbardziej podstawowe koncepcje, stanowiące trzy filary, czyli wywiad w biznesie, inteligencję analityczną oraz bezpieczeństwo biznesu. Powiedzieliśmy sobie również o fundamencie, czyli o zarządzaniu strategicznym w kierowaniu ogólnym i zasobami ludzkimi. Dziś będziemy mówili o czymś, co stanowi dach całej konstrukcji, czyli systemie wczesnego ostrzegania. Lecimy. Elementy systemu wczesnego ostrzegania. Jednym z głównych celów każdej funkcji wywiadu biznesowego według koncepcji CSI jest przewidywanie zmian w otoczeniu. Aby podjąć właściwą decyzję, należy być dobrze poinformowanym. Temu właśnie służy system wczesnego ostrzegania. W koncepcji CSI jego celem jest umożliwienie działania we właściwym czasie i we właściwy sposób, po to, aby zapobiec zbliżającym się zagrożeniom, wykorzystać pojawiające się szanse oraz zminimalizować lub zlikwidować negatywne skutki tego zagrożenia, które nadeszło. Zwróćmy uwagę, że to, co powiedziałem, wskazuje na dwa podejścia związane z SWO, czyli systemem wczesnego ostrzegania. W pierwszej perspektywie zmiany środowiskowe są postrzegane przede wszystkim jako ryzyko lub źródło potencjalnego kryzysu odpowiedzialnego za zachowania sprzeczne z celami firmy. Po drugie, zmiany w otoczeniu są uważane za możliwości biznesowe. W koncepcji CSI perspektywy te nie wykluczają się wzajemnie. Są one włączone do systemu wczesnego ostrzegania, który uwzględnia zarówno ryzyko, jak i szanse. Stosujemy strategię czuwania, która jest dwuetapowa. Pierwszy etap to właściwe czuwanie, czyli monitoring. Polega ono na wyłapywaniu wszystkich wydarzeń, czyli sygnałów, sprawiających, że podjęcie działania jest możliwe lub konieczne. Drugim etapem jest całość tych wszystkich działań najlepszych w strategii firmy, podejmowanych w razie konieczności, czyli wpływanie na nie. Influencing. Kompletny i efektywny system wczesnego ostrzegania składa się z czterech powiązanych ze sobą elementów, które obejmują wiedzę o zagrożeniach i słabościach oraz gotowość i zdolność do reagowania. Systemy wczesnego ostrzegania oparte na najlepszych praktykach mają również silne wzajemne powiązania i skuteczne kanały komunikacji pomiędzy wszystkimi tymi elementami, czyli znajomością ryzyk, systemem monitoringu, ostrzeżeniami, czyli sygnałami oraz ustalonymi wcześniej odpowiedziami, strategicznymi decyzjami. Ryzyko wynika z połączenia zagrożeń i podatności na zagrożenia w danym miejscu. Oceny ryzyka wymagają systematycznego gromadzenia i analizy danych, powinny również uwzględniać dynamiczny charakter zagrożeń i podatności na zagrożenia wynikające z procesów zachodzących w środowisku wewnętrznym firmy oraz jej bliższym i dalszym otoczeniu. Oceny ryzyk i ich mapy pomagają motywować ludzi oraz ustalają priorytety dla systemu wczesnego ostrzegania, kierując przygotowaniami do zapobiegania krytycznym zdarzeniom oraz wykorzystywania nadarzających się okazji. U podstaw całego systemu leżą usługi ostrzegania. Musi bowiem istnieć solidna podstawa do przewidywania zagrożeń, a także niezawodny system prognozowania i ostrzegania, który działa nieprzerwanie. Ciągłe monitorowanie parametrów zagrożenia jest niezbędne do szybkiego generowania dokładnych ostrzeżeń. Usługi ostrzegania przed różnymi zagrożeniami powinny być koordynowane tam, gdzie jest to możliwe, aby czerpać korzyści ze wspólnych sieci organizacyjnych, proceduralnych i komunikacyjnych. Co istotne, system wczesnego ostrzegania może być, ale wcale nie musi być dokładny. To trochę tak jak z ekranem radaru, który mówi, że coś jest, a nie powinno tam tego być. Wskaźniki nie muszą być precyzyjne.
nie muszą mieć korelacji liczbowej z wynikiem. One muszą tylko powiedzieć, że coś jest na dobrej drodze albo nie jest. Niektóre wskaźniki mogą być liczbowe, jak wzrost liczby negatywnych komentarzy w mediach społecznościowych, który może wskazywać na wzrost niezadowolenia klientów. Ale inne będą po prostu oznakowaniem, takim jak czerwony, pomarańczowy, żółty czy zielony. To nie ma znaczenia, ważne, żebyśmy wiedzieli, co oznaczają. To po prostu wystarczy, aby ostrzec firmę przed zbliżającym się problemem. Ostrzeżenia muszą dostrzec do kierownictwa, a właściwie do osób decyzyjnych. Wiadomości zawierające proste i przydatne informacje są niezbędne, aby umożliwić prawidłowe reakcje, które pomogą zabezpieczyć ciągłość działania firmy. Systemy komunikacji muszą zostać wcześniej zidentyfikowane i zorganizowane. Co ważne, korzystanie z kilku kanałów komunikacji jest konieczne po to, aby zapewnić właściwe ostrzeżenie oraz uniknąć awarii jednego kanału. Należy pamiętać o wybraniu częstotliwości raportowania odpowiedniej dla cyklu koniunkturalnego. Bardzo istotne jest, aby firmy rozumiały swoje ryzyka i potrafiły reagować. Kluczową rolę odgrywają programy edukacji i gotowości. Bardzo ważne jest, aby plany zarządzania kryzysowego były wdrożone, dobrze przećwiczone i przetestowane. Trójkąt wczesnego ostrzegania. Zwróćmy uwagę w tym miejscu na tak zwany trójkąt wczesnego ostrzegania, który jest po prostu graficznym przedstawieniem procesu systemu wczesnego ostrzegania. Znając ryzyka, dzięki skonstruowanym wskaźnikom możemy skutecznie monitorować potencjalne szanse i zagrożenia, zaś ostrzeżenia wraz z rekomendacjami i konsekwencjami przekazywać decydentom, którzy podejmą na tej podstawie najlepsze i znane decyzje strategiczne dla firmy. Znane dlatego, że one już są przetestowane i wdrożone wcześniej. To jest sprzężenie zwrotne dla systemu wczesnego ostrzegania. Łączenie systemów. Istnieje wiele istotnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i utrzymywaniu skutecznego systemu wczesnego ostrzegania. Można je przyporządkować jednej z grup zagadnień. Dotyczy to albo skutecznego zarządzania, albo rozwiązań organizacyjnych lub proceduralnych. Dobre zarządzanie jest wspierane przez solidne ramy prawne, organizacyjne i proceduralne. To są fundamenty. Na nich konstruuje się, wzmacnia i utrzymuje wskazane wcześniej cztery elementy wczesnego ostrzegania. Tam, gdzie to możliwe, systemy wczesnego ostrzegania powinny łączyć wszystkie systemy oparte na zagrożeniach. Korzyści skali, trwałości, wydajności można zwiększyć, jeśli systemy i działania zostaną ustanowione i utrzymane w ramach uniwersalnych ram, które uwzględniają wszystkie zagrożenia i wszystkie potrzeby użytkowników końcowych, decydentów. Systemy wczesnego ostrzegania przed wieloma zagrożeniami będą również aktywowane częściej niż systemy ostrzegania przed jednym zagrożeniem. Dlatego też powinny zapewniać lepszą funkcjonalność i niezawodność. Listy kontrolne. Dla każdego z czterech kluczowych elementów systemu wczesnego ostrzegania tworzy się listy kontrolne. Zawierają one główne elementy i działania, do których użytkownicy mogą się odwoływać podczas opracowywania lub oceny systemu wczesnego ostrzegania. Nie jest to bynajmniej obszerna instrukcja projektowania, ale praktyczne, nietechniczne narzędzie referencyjne, które zapewni, że główne elementy dobrego systemu wczesnego ostrzegania będą na miejscu. Taki dokument podzielony jest zwykle na dwie powiązane ze sobą części. Pierwsza sekcja zawiera przydatne informacje ogólne i ogólne kwestie ważne dla wczesnego ostrzegania. Druga część to seria praktycznych list kontrolnych, działań i inicjatyw, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu lub ocenie systemów wczesnego ostrzegania. Dobrą podstawą może być zastosowanie tego, co w służbach specjalnych nazywa się
kontrwywiadowczą charakterystyką terenu, w zasadzie kontrwywiadowczą charakterystyką obiektu. W tym miejscu zachęcam do przeczytania artykułu o tym tytule na blogu szpiegul.pl. Każda z tych list kontrolnych jest pogrupowana w szereg głównych tematów i zawiera prostą listę działań lub też kroków, które jeśli zostaną zastosowane, zapewnią solidną podstawę do zbudowania lub oceny systemu wczesnego ostrzegania. Biznesowa gra wojenna. W tym miejscu jedynie wspomnę o wykorzystaniu do testowania systemu i w ogóle strategii firmy potencjału, jaki daje biznesowa gra wojenna. Choć tak naprawdę nie jest to ani gra, ani wojenna. To tylko nazwa. Dotychczas po prostu nie wymyślono lepszego określenia. Opiera się ona na realnych założeniach. Jej wyniki są uwzględniane m.in. w wyznaczaniu wskaźników systemu wczesnego ostrzegania. Przede wszystkim zaś w konstruowaniu strategicznych odpowiedzi na pojawiające się szanse i zagrożenia. Taka gra wojenna, gdy zostanie właściwie uruchomiona, to jest to bezpieczna przestrzeń, w której kierunek strategiczny firmy staje się widoczny, jasny w ciągu zaledwie jednego dnia. Intensywnego, ale jednego dnia, bez niekończących się wielodniowych dyskusji. Taka gra jest wykorzystywana jako zaawansowany wewnętrzny assessment center dla kadry zarządzającej i ma wpływ na indywidualne ścieżki kariery zawodowej. Ale biznesowe gry wojenne nie są odpowiednie dla każdej firmy. Są na przykład bezużyteczne w różnorakich, aroganckich kulturach. Takich, gdzie menedżerowie uważają, że ich produkt jest na przykład najlepszy na rynku i nic nie może go dotknąć. Na tym zakończyłbym omawianie najbardziej podstawowych założeń systemu wczesnego ostrzegania. Podsumuję, iż system ten ustanawia pewne ramy dla systematycznego procesu gromadzenia i analizowania danych w oparciu o zestawy wskaźników określonych przez firmę po dokonaniu przeglądu różnych kluczowych kwestii w określonym środowisku wewnętrznym, mikro lub makro otoczeniu. Wskaźniki te mogą zapobiec zagrożeniom biznesowym lub zapewnić firmie nowe możliwości. Mogą również zminimalizować lub zlikwidować negatywne skutki zagrożeń, które już wystąpiły. Myślę, że po obejrzeniu całego cyklu CSI dostrzegacie już, że cała koncepcja wywiadu bezpieczeństwa biznesu wygląda jak solidna budowla. Ja o tym wspomniałem już na wstępie i przypomnę, że jej fundament stanowi zarządzanie strategiczne. Na tym fundamencie stoją trzy potężne filary. Wywiad w biznesie, inteligencja analityczna i bezpieczeństwo biznesu. Dach jest utworzony przez system wczesnego ostrzegania. Dostrzegacie to już? Nic trudnego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na ostatni odcinek cyklu o cyberbezpieczeństwie. Subskrybujcie newsletter, subskrybujcie kanał. Widzimy się na blogu i w social mediach. Cześć!